Spójrzmy na zadanie kolejne. Przez punkt przecięcia wysokości trójkąta równobocznego ABC, czyli tego, który mamy tutaj, poprowadzono prostą DE równoległą do podstawy AB, a mamy obliczyć stosunek pola trójkąta ABC do pola trójkąta CDE. Ja tutaj narysowałam sobie te trójkąty dwa razy, żeby po prostu dla Was wszystko było tutaj bardziej jasne. No dobra, zapiszmy najpierw, czego szukamy. Czyli nas interesuje stosunek pola trójkąta ABC do pola trójkąta CDE. To musimy sobie po prostu wyznaczyć. No i na co musimy zwrócić uwagę? No przede wszystkim, jeżeli szukamy pola, no to wyznaczmy sobie pole jednego i drugiego trójkąta. Wzór na pole to będzie 1 druga razy A razy H, chociaż oczywiście no mamy powiedziane w zadaniu, że jest to trójkąt równoboczny, czyli mamy także wzór na pole trójkąta równobocznego, a kwadrat pierwiastka z 3 przez 4, natomiast ja wykorzystam sobie taki podstawowy wzór na pole trójkąta. No i teraz tak, jeżeli chodzi o pole tego trójkąta, czyli pole trójkąta ABC, no to sobie ten trójkąt zaznaczmy i spróbujmy to pole wyznaczyć. No to tak, mamy oczywiście 1 drugą razy A, a to będzie długość podstawy, czyli w naszym przypadku A to będzie bok AB, a następnie mamy wysokość, która jest opuszczona na tą podstawę. Czyli to będzie nasza wysokość, ją możemy oznaczyć sobie literką H. Czyli mamy razy H i to będzie pole. Jeżeli natomiast chodzi o pole tego drugiego trójkąta, czyli o pole trójkąta CDE, tak, CDE, to wykorzystamy ten sam wzór, natomiast to będzie ten trójkąt, który nas teraz interesuje. No i teraz, jak to możemy sobie wyznaczyć? No zaczynamy oczywiście tak samo. Mamy 1 drugą razy. Natomiast pewną rzecz zauważcie. Trójkąty ABC i trójkąty CDE to będą trójkąty podobne. No to skoro to są trójkąty podobne, to musimy sobie jakoś tą informację wykorzystać. Otóż, jeżeli to jest przede wszystkim trójkąt równoboczny, to oznacza, że wysokości w tym trójkącie przecinają się w taki specjalny sposób. Otóż od wierzchołka do punktu przecięcia się wysokości mamy 2/3 całej wysokości naszego trójkąta, natomiast tutaj mamy 1/3. I to warto sobie zapamiętać. Ja Wam to może tutaj narysuję, żebyście dobrze wiedzieli, o co mi chodzi. Jeżeli mamy trójkąt, jest to trójkąt równoboczny i narysuję sobie może dwie podstawy. To tutaj mamy dwie wysokości oczywiście. To tutaj mamy punkt, w którym te wysokości się przecinają. I jeżeli cała wysokość będzie oznaczona literką H, to oznacza, że ten odcinek, czyli ta część naszej wysokości od wierzchołka do punktu przecięcia się wysokości, to 2/3 H, natomiast ten odcinek, który mamy tutaj, to będzie 1/3 H. No i oczywiście 2/3 plus 1/3 H da nam długość całej wysokości. Tak samo tutaj, od wierzchołka mamy 2/3 H, tu mamy 1/3. Jeżeli sobie dorysujemy kolejną wysokość, to też nam się przetnie tutaj. I wówczas tu mamy 2/3 wysokości, a tutaj mamy 1/3. Czyli to nam oznacza, że ta wysokość to będą 2/3 całej wysokości, czyli to 2/3 tego odcinka, czyli mamy 2/3 H. No dobra, to jest wysokość. A skoro to są trójkąty podobne, to skoro mamy tutaj tą naszą podstawę, to też muszą być 2/3 tej podstawy, czyli mamy 2/3 długości boku AB. I teraz to możemy sobie podstawić do wzoru. Wzór na pole trójkąta to 1/2 razy A, czyli nasza podstawa, czyli 2/3 długości boku AB i razy H, tak, bo tak mamy w zadaniu, czyli nasze H to 2/3 H. No i teraz to sobie wyznaczmy. Czyli mamy tak, tu możemy sobie skrócić, czyli mamy 1/3 razy 1/3, tak razy 2/3, czyli mamy 2/9 AB razy H. No i możemy podstawić to sobie do wzoru. Czyli w miejsce pola tego trójkąta podstawimy
to, czyli mamy jedną drugą, razy, spójrzmy jeszcze, AB razy H, czyli długość boku AB razy wysokość. Natomiast tutaj będziemy mieli 2 dziewiąte razy długość boku AB, no i razy H. No i teraz wszystko nam się tutaj ładnie skróci i mamy jedną drugą przez 2 dziewiąte. No oczywiście należałoby to sobie ładniej zapisać, no bo mamy taki ułamek piętrowy, czyli ja zapiszę to jako 1 druga podzielić przez 2 dziewiąte. Zatem musimy sobie pierwszy ułamek przepisać i pomnożyć go przez odwrotność drugiego, czyli mamy 1 razy 9 to 9, 2 razy 2 to 4, czyli mamy 9 czwartych, co możemy zapisać w takiej postaci, bo kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia. No i zobaczcie, że taką odpowiedź mamy w podpunkcie A.